Okej. Okay. Wszyscy pewnie myśleli, że mi się coś lagnęło na filmie, ale nie, ja tak po prostu właśnie sobie stałem i się lagnąłem. W każdym razie, no i... Analogicznie mówiąc, po prostu wydaje mi się, że Bermugulia jest takim, powiedzmy, coś a la województwem w Gasmoxi. Mogę się oczywiście mylić, ale to tłumaczę na trochę taki chłopski rozum. W ogóle, co to w ogóle miała być za scenka z dupy? Mieliśmy tutaj taunę, która nas związała, mnie i Coco, w sensie Crusha i Coco, i raptem teraz jesteśmy odwiązani i możemy sobie dalej iść, a ona uciekła spotkiem Enoxide'a. Swoją drogą, śmieszna sprawa, bo teraz Oxide się zastanawia, gdzie jest jego pojazd. Tak trochę śmiechłem, nie powiem, że nie. W głębi duszy. Kolejny bardzo świetny poziom ze względu na grafikę, jak i na soundtrack. Posłuchajcie sobie zresztą sami. Bardzo dobrze, poziom na spokojnie został tutaj zrobiony bez żadnej śmierci i myślę, że tak możemy grać teraz w te levele. Będę trochę wolniej grał, bo zależy mi właśnie też na tych, na retrospekcyjnych taśmach. Dobra, wiecie co, restartujemy poziom. Restartujemy poziom, oczywiście, że tak. Musiał w końcu zdarzyć się jeden z poziomów, który musimy zestartować. Poprzedni też mogłem w taki sposób zrobić, ale no niestety nie pomyślałem. Przyznam szczerze. Nie pomyślałem i to troszeczkę zaważyło na tym, że dałem dupki. Przykre. No i jesteśmy na miejscu zbrodni. Teraz musimy wykorzystać w taki sposób tę zgniatającą ścianę, by właśnie nas nie zgniotła. No tak jak właśnie coś takiego. Ale tak też nie róbmy, bo to też jest głupota, więc... Ponownie restart. No, i o to chodziło. O to dokładnie chodziło. Tak to mieliśmy zrobić. Teraz tylko uwaga, szybko biegiem, biegiem, biegiem. I to jest teraz ta sekwencja. Dobra, ruszaj się. Czekajcie, to trzeba się chyba tam do góry. Nie wiem czemu odnoszę wrażenie, że tam jakby miała być zaraz kaseta retrospekcyjna. W tej takiej sekwencji, o. Wiecie co? Dobra, jeszcze raz. Ostatni restart to już będzie. Jeżeli mi się teraz nie uda i będę znowu ginął, no to olewam sekwencję z zdobywaniem bez śmierci, bo naprawdę to już troszeczkę przerasta mnie, bo nie powiem, to jest trochę trudny challenge. Co się zrobię go potem se poza nagraniem, oczywiście, jak mi się teraz na nagraniu nie uda. Bo już mamy prawie 50 minut nagrania, my dopiero drugi świat... Drugi poziom w tym świecie robimy, w tym wymiarze. No dobra, jesteśmy gdzie jesteśmy. Tak jak to gamer kiedyś mówił. I teraz pyk, pyk. Dobra. To już wtedy robimy inaczej poziom. Kasetę retrospekcyjną zdobędziemy sobie poza anteną, albo po prostu ja szybko wrócę tutaj i będę robił poziom powoli, tak jak to ostatnim razem było. Bo też nie chcę, mówię, no... Kurde, czemu on uderza ciągle tymi syrami w tę skrzynkę? 97 życie? Mogło być gorzej. I tak cały czas najlepsze jest to, że siedzę przy tym 99, więc dobra.
Dobra. Teraz lecimy tu. O, coś takiego. Dokładnie tak. O to mi chodziło. Teraz trzeba... Szybko na full speed ra... Nie! To trzeba teraz... Zaraz szybko. O! Szybko! Yes! Dalej zero śmierci. O to chodziło. Ale ja to na spokojnie robię, ja pierdzielę. No, do tego momentu mi się udało. Może chociaż zdobędę te wszystkie skrzynki i klejnot za wszystkie te. Mogłem też tak to zrobić, kurde, nie pomyślałem. No trudno, no najwyżej kasetę retrospekcyjną zrobię sobie potem, już poza anteną. Wszystko tutaj zebrane? Upewniamy się. Tak jest, wszystko zebrane, więc możemy lecieć na rundę bonusową, którą tym razem nie ominę, bo jest tutaj tuż obok mnie. I zobaczmy, jak teraz to będzie wszystko wyglądać. Aha. No to spoko, no to fajnie ogarnięte, nie powiem, że nie. Zignorujmy też fakt, że Crash praktycznie mógł prawie łbem zahaczyć o sami wiecie co. Marne szanse były, żeby doskoczył, taka jest prawda. A, dobra. To już wiem, na czym to polega. To trzeba zrobić szybko tak, żeby na TNT wskoczyć, żeby TNT rozwaliło tamte skrzynki. Okej. Tylko to najlepiej zrobić w momencie, kiedy TNT już jest blisko wybuchu. Wiecie, jak jest to 1-0 wtedy. Czyli na razie czekamy. Dokładnie, tak to trzeba było zrobić. To jest chyba pierwszy raz, kiedy tę rundę bonusową robię tutaj. Aha. To bardzo fajnie doskoczyłem. No, świetnie. To jest kurde jedna z trolujących rund bonusowych, nie? Dobra, mamy to, co chcieliśmy. Teraz pyk. Pyk. Teraz cofamy się po te wszystkie zaległe skrzynki, które zostawiliśmy. Dokładnie tu. Super, świetnie. 109 na 152 i tylko jedna śmierć. Co prawda nie będziemy mieli kasety retrospekcyjnej, ale przynajmniej będziemy mieli, kurde, coś lepszego. Może klejnot w postaci, że maksymalnie zginęliśmy tylko 3 razy. Nawet nie 3. Może to będzie nawet poniżej 3 razy. A, i teraz będziemy tutaj między... Oj, 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 dobra. To mnie trochę zaskoczyło, nie powiem, że nie. Znaczy, mogłem się tego spodziewać, bo przecież, kurde, grałem w tę grę na streamie.
Choć przyznam, że niektóre elementy z tej gry zapomniałem, jak ostatni raz grałem. Przepraszam najmocniej. Dlatego niektóre rzeczy na nowo mnie szokują. O, dokładnie tak. I teraz... zium. I... o, coś takiego. Dokładnie tak. Złoty łampas w nagrodę. Tutaj oczywiście sobie niszczymy te 123 na 152. Tutaj nic nie ma, przynajmniej z tego co widziałem, że nic nie ma. I teraz lecimy z naszym Akano. No i mamy wszystkie skrzynki. O kurde. Szkoda, że nie udało nam się tej zdobyć taśmy retrospekcyjnej. Pasażer na gapę. No jeszcze ukryty klejnot nam zabrakło, ale to już i tak jest lepszy wynik niż poprzedni poziom, gdzie tylko dwa klejnoty zdobyłem. To proszę was, to jest o wiele lepszy wynik. No, coraz bliżej bossa jesteśmy, a raczej bossów. Więc awaryjne lądowanie to jest już zupełnie nowy poziom, który nie jest co prawda na statku Oxide'a, więc jestem ciekaw tego poziomiku, awaryjne lądowanie. Nie to, że ja nie wiem jak ten poziom wygląda, bo wiem jak ten poziom wygląda, to jest po prostu coś również epickiego. Moi drodzy, witam was w nowym poziomiku. Awaryjne lądowanie. Jesteśmy teraz w ogóle na jakiejś zupełnie innej galaktyce. Znaczy pewnie to jest dalej wymiar galaktyka Bermuguli, ale wiecie, to już jesteśmy na tej planecie, gdzie praktycznie mamy coś a la lód, tylko w takiej troszeczkę innej wersji. W zasadzie to jest jakaś taka maź. Nie wiem szczerze. Wiem, że tutaj jest to planeta albo orbita napastwiona właśnie takimi stworkami, więc radzę na nie uważać, bo serio, spotkanie z nimi nie należy do najfajniejszych, tyle mogę powiedzieć od siebie. I lecimy z Koksem. Kurde, i nie wiem czemu, powiem wam szczerze, że patrząc na tę galaktykę, to już zaczyna mi się kojarzyć z jakiegoś powodu Ratchet i Clank. Serio, jakbyśmy już z Crasha przenieśli się do Ratcheta i Clanka. Może to jest jakiś, nie wiem, nawiązanko lub jakiś zwiastun przed Rift Apart. Kto wie, może Rift Apart tutaj macza palce. Powiem wam tak, ogólnie nam już niedużo poziomów z gry zostało, bo tam jeszcze liczymy oczywiście poziomy na odwrót, retrospekcyjne, a retrospekcyjne to tam koło 7-6 nam zostało, tak więc to już jest naprawdę bardzo krótko. Bardzo niedużo, więc jeżeli się tutaj nam nie uda, to następna sesja będzie poświęcona na poziomy retrospekcyjne oraz poziomy postaci, bo jeszcze tam mamy poziomy postaci do zrobienia, bo tam ominąłem oczywiście poziomy Cortexa, Tauny oraz Dingodile'a, więc te poziomy również sobie zrobimy i poziomy na odwrót zaczniemy już sobie w postprodukcji. A jeszcze przed tą sesją mieliście krótki wstęp
odnośnie tych wszystkich sekretów, tych sekretnych klejnotów, bo tam oczywiście udało mi się nagrać pewne sekretne klejnoty, których ja nie dostrzegłem w poprzednich poziomach, za co oczywiście przepraszam. Ale powiem szczerze, nawet tutaj mogę się wytłumaczyć trochę z tego, że nawet tego specjalnie nie zrobiłem, bo uwierzcie mi, czasami niektóre rzeczy mi po prostu umykają. I ta rozgwiazda z okiem jest, kurde, przerażająca. Fuj! Po prostu fuj! No i znowu to samo. I kurde, weź tutaj człowieku zdobądź cokolwiek, nie? Nie, no ja chcę powtórzyć, bo mi zależy na tej kasecie retrospekcyjnej. Ja chcę te poziomy na spokojnie robić, tylko to też jest trudno, bo tutaj trzeba naprawdę te skoki odmierzać. To jest przesrane bardzo w tym wymiarze. Jak wygląda sytuacja teraz? Tam mamy tylko tę jedną skrzyneczkę, więc dobra. Spróbujmy się do niej dostać jakoś. Nie będzie to jedno z prostszych zadań, ale też nie róbmy z tego jakiegoś super, uber trudnego zadania. Gorzej będzie, żeby... A w sumie możemy tak odskoczyć sobie stąd. Czemu by nie? I stąd po prostu przeskoczymy już do tego checkpointa. Bo żadnej skrzynki tam już dalej nie widziałem, więc easy, lecimy dalej w takim razie. Oj, tutaj właśnie to jest między innymi przykład tego, że tutaj każdy z tych skoków musisz robić praktycznie niemalże perfekcyjnie. Czyli po prostu, jeżeli widzisz skrzynkę, która jest nad przepaścią, to najlepiej nie rób czegoś takiego, że będziesz na pałę skakał, tylko po prostu musisz tak powolutku tą gałką analogową operować, dlatego że to może naprawdę skończyć się niedługo źle. Proszę Państwa, właśnie przed chwilą osiedliśmy nową postać, nowe zwierzątko. Jak to zwierzątko się nazywa? Sznurgul. Sznurgul, czy jakoś tak? Tutaj macie zresztą jego nazwę, jego imię. I są to stworki z Bermuguli i one są odpowiednikiem tych całych Baby T, Polarów, Pur i innych tego typu zwierzątek. Więc miejcie to na uwadze.